Szanowni Państwo, na scenę teraz zaproszę panią Beatę Nawrocką z biblioteki działającej przy Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śląskim. I będziemy, moi drodzy, proponować Państwu, konkurs literacki. A teraz oddam głos pani Beacie i ona wszystko opowie, co tu się będzie na scenie działo. Zapraszam osoby dorosłe do konkursu. Pytań jest 11. Można sobie pytanie wybrać. Poprawna odpowiedź i nagroda idzie do ręki. Zapraszam. Bądźmy odważni, nie bójmy się. Jedno pytanie, dobra odpowiedź, idzie nagroda do ręki. Jest, jest, jest. Mamy pierwszego czytelnika. Wielkie brawa! Witamy kogo? Pan się jak nazywa? Imię? Pan Groszek! Pierwszy raz takie imię, słuchajcie, słyszę. Groszek, bardzo dobrze. Człowiek się uczy całe życie. Witamy pana serdecznie na scenie. Kłaniam się nisko. I pani Beata teraz zada panu Groszkowi pytanie. Uwaga, uwaga. Mam 11 pytań, czyli od 1 do 11 jedno pytanie pan sobie wybiera. Pod numerem którym? 12. Pierwsze. Pierwsze pytanie brzmi: w zeszłym roku w Chełmsku Śląskim odwiedził nas pisarz pan Krzysztof Koziołek, który pisze kryminały retro. Akcja się dzieje przed II wojną światową. Proszę podać tytuł jego książki, której akcja dzieje się w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim. Imię pani? Zgadza się z tym, że imię pani było 3 części, a druga część miała jeszcze dopisek. Wizja? Cisza. Ale nie szkodzi, mam nagrodę za odwagę. Oczywiście otrzymuje pan książkę właśnie pana Koziołka. Imię pani Cisza, to jest tom drugi cyklu, który nazywa się Imię Cisza. Dziękujemy serdecznie. Imię pani. Dziękujemy za odwagę. Na scenie pojawił się pan Groszek i zgadł właśnie to. Dostaje w nagrodę książkę Imię pani. Złote nutki z przedbojowa, pięknie ubrane panie z naszej sąsiedniej wsi. Bardzo piękne stroje na tę okazję przygotowane. Bardzo nas to cieszy, że po raz kolejny złote nutki występują na jarmarku tkaczy śląskich w Chełmsku Śląskim. Jeszcze chwileczka próby i już za chwilę kolejne brzmienia na ludową nutę będą kierowane w państwa stronę. Mamy nadzieję, że coraz bardziej, coraz lepiej się państwo będą bawić. A my zachęcamy do tego, żeby korzystać w dalszym ciągu ze wszystkich stoisk artystycznych, rękodzielniczych, stoisk z ludowymi produktami, produktami lokalnymi, tak żeby tu żaden wystawca nie wyjechał z pełnym bagażnikiem swoich rzeczy, które przywiózł z Chełmska Śląskiego, żeby tak nie wyjechał, żeby wspierać tym zakupem dokonywanym u naszych rękodzielników, żeby wspierać te ich dzieła, te ich pasje i na pewno z roku na rok będzie ich z nami więcej. Ja mam tylko pytanie, czy możemy już oficjalnie zapowiadać zespół Złote Nutki z Przedwojowa, które już są z nami na scenie i mają przewidziany występ dla państwa. Mam nadzieję, że się spodoba. Nawet chyba nie nadzieję, ale tak będzie na pewno. Na pewno się ten występ spodoba. Dwa razy na ZBIS wychodziła zgoda, także drodzy państwo, publiczność myślę, że już jest coraz bardziej gotowa na to, żeby się dobrze bawić. Mili państwo, i uwaga, uwaga, ja teraz zachęcam państwa, żebyście wielkimi brawami powitali zespół Złote Nutki z Przedwojowa! No i gdzie są te brawa, moi drodzy? Złote Nutki przed wami. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zespół Złote Nutki bardzo dziękuję za wysłuchanie naszego koncertu podczas dzisiejszego jarmarku. Dziękujemy bardzo. Zespół Złote Nutki, dziękujemy również, dziękujemy serdecznie zespołowi Złote Nutki z Przedwojowa. Wielkie, ogromne brawa, moi kochani! I powoli, powoli już tutaj na scenie będzie meldował się zespół Olga z Kamiennej Góry. Szanowni Państwo, był to występ zespołu Złote Nutki. Przed nami ostatni zespół ludowy z Olga z Kamiennej Góry. Później już będą kolejne koncerty, również na taneczną nutę, już mniej ludowo, ale będzie nadal tanecznie. Szanowni Państwo, Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim trwa. Dzisiaj bawimy się do godziny 24 do samego końca. Mamy nadzieję, że pogoda nam planów nie pokrzyżuje, ale jeżeli coś by tu z nieba spadło, to jest gdzie się schować. Tak więc, moi kochani, niczym się na pewno nie martwcie. Teraz próba techniczna zespołu Olga z Kamiennej Góry. Witamy zespół Olga po przerwie na naszym jarmarku Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim. Bardzo dziękujemy im za przybycie. Panie kierownik, zanim się zamontujemy, zapraszam tutaj do mnie, proszę się przywitać, będziemy mieli to już za sobą. Uwaga, uwaga, przywitać się proszę z publicznością, opowiedzieć, co się w ubiegłym roku zdarzyło w zespole Olga. Dzień dobry, zespół Olga serdecznie wszystkich wita. Tych, którzy grają i śpiewają przede wszystkim muzykę ludową. Co u nas się zmieniło? No, po pandemii my się jeszcze do Domu Kultury wprowadzamy pomału. Nadal już musimy trochę ostrząsnąć się z tego wszystkiego. No i tak w tym roku trochę biesiadujemy, jeździmy, śpiewamy. No, aby tylko zdrowie było. I zapraszamy wszystkich do wysłuchania naszych piosenek. Dziękujemy serdecznie. Tutaj pani jeszcze z tyłu mi tutaj podpowiada, żeby też publiczność się włączała. Wiele znanych piosenek. Pani mówi, żeby zdrówko dopisywało. No to życzymy tego zdrowia. I do tych życzeń zdrowia dołączymy wielkie brawa na powitanie zespołu Olga z Kamiennej Góry.